Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Po Studencku. A dzisiaj moim rozmówcą, moim gościem, jednocześnie Waszym gościem, będzie człowiek, który w swoim dorobku ma m.in. dwa medale rozgrywek międzynarodowych z Siatkarskiej Ligi Narodów, gra w tym momencie swój 8 sezon w Plus Lidze oraz dobija w czasie nagrywania do 200 występców w najwyższej klasie rozgrywkowej. Moim i Państwa gościem, drodzy słuchacze, jest Jan Firlej. Dzień dobry. Cześć, witam wszystkich. Przygotowując się do tego podcastu, zajrzałem do Twojej biografii, uruchomiłem stare znajomości i słyszałem o Tobie tak. Był bardzo pracowity, nieraz do mnie dzwonił, czy byśmy się nie ustawili na radary. Zainspirowany Pawłem Zagumnym synek, bo taką miał ksywę w drużynie. Jak to z Tobą było? Tak, dobre informacje. Faktycznie, no... Ja swoją przygodę z siatkówką zaczynałem praktycznie od początku, gdzieś na tej wystawie, na rozegraniu. Wiadomo, że w tych kategoriach początkowych, młodzieżowych to ciężko nazwać rozegraniem, jest to raczej wystawianie piłki. I też uważam, że nie jest to może na tamten etap jakaś najciekawsza funkcja na boisku, ale gdzieś i mi się spodobało i trenerzy widzieli we mnie może na początku nawet nie potencjał, a wzrostowo gdzieś odstając troszeczkę od rówieśników, no takie miejsce na boisku i tak to się faktycznie zaczęło. Więc od początku ta pozycja rozegrania, faktycznie gdzieś takiego zadziora złapałem szybko, bo dane mi było jeszcze wiele różnych innych sportów wcześniej uprawiać i ten bakcyl sportowy we mnie był, choć w rodzinie nikt zawodowo sportu nie uprawiał, a także przecieram szlaki. No i faktycznie, jeśli sięgnąć tak pamięcią do tych początków, to tak naprawdę już od młodzika chciałem indywidualnie pracować, rozwijać się, polepszać swoje umiejętności, kombinować jak tutaj stać się najlepszą wersją na ten moment, jaką mogę. Myślę, że to całkiem fajnie wychodziło na przestrzeni lat. No i dzięki temu myślę, że gdzieś tam w jakiejś części jestem tu, gdzie jestem teraz. A jak jest z tym synkiem? Ponoć kiedyś trener Bednaruk znalazł zdjęcie, jak był młody i porównał je do ciebie i ponoć byłeś podobny. Stąd ten synek? No tak, jest też taka historia. Gdzieś mój chyba to był pierwszy sezon i faktycznie chyba Kuba nawet mi pokazywał tą fotę z Radomia ze swoich młodzieńczych lat. Nie wiem, czy to nie był jakiś jego jeden z pierwszych sezonów w Radomiu. I faktycznie gdzieś to podobieństwo było. Ale generalnie Kuba, też synek, z tego względu, że wziął mnie pod swoje skrzydła w tym pierwszym sezonie w Plus Lidze, dał mi tą szansę do Pawła Zagumnego, pamiętam, dołączyć. Pamiętam jak dziś, będąc w wakacjach, akurat odwiedzając swoją szkołę podstawową, stwierdziłem, że tam z kumplami wpadniemy odwiedzić stare mury. Zadzwonił do mnie telefon i z numeru gdzieś tam niezapisanego odbieram, patrzę i Kuba Bednaruk dzwoni. Pyta się, czy rozważyłbym ofertę dołączenia na tamten czas do ZSU Politechniki Warszawskiej, do Pawła Zagumnego. No i chwilę porozmawialiśmy, powiedział spokojnie, tam tydzień czasu, namyśl się, przeanalizuj, daj znać. Ja następnego dnia odzwoniłem i potwierdziłem, że jak najchętniej dołączę do ekipy. No i pierwsze kroki stawiając, Kuba gdzieś tam mnie wziął pod swoje skrzydła, wprowadzał do tej zawodowej siatkówki, także też z tego względu ten przydomek synek u niego miałem. A jak to było właśnie z tymi twoimi początkami? Chodzi mi o to, że wchodzisz do drużyny, twój pierwszy sezon plus ligowy, obok ciebie stoi aktualny mistrz świata, Paweł Zagumny. Jak ty wspominasz tą współpracę, ile to ci dało, jak to wygląda dzisiaj z perspektywy czasu? No, spełnienie marzeń. Muszę powiedzieć, że Guma był gdzieś tą taką na początku moją jedynką, jeśli chodzi o podpatrywanie rozgrywających, bo ja bardzo lubiłem już od początku gdzieś tego wieku młodzika, kadeta, odpalać YouTube'a do klasycznie wracając po szkole, obiad, odpalić YouTube'a, najlepsze zagrania, czy to Pawła właśnie Zagumnego na początku, czy później z biegiem lat kolejnych rozgrywających. Później gdzieś podpatrując trochę bardziej mojego wzrostu zawodników, więc spełnienie marzeń, oglądając gościa takiego kalibru, takich rozmiarów w internecie, czy przychodząc na mecze czarnych, czy Jadaru Radom wcześniej, kiedy on grał w Zaksie i podglądając stricte jego grę, móc współpracować, uczyć się od niego, petarda. Pamiętam, że ten dzień po tej rozmowie, gdzie już tam się wszystko potwierdziło i ta umowa, wiedziałem, że będzie podpisana, to nie mogłem dobrze zasnąć z emocji.
No i muszę przyznać, że jak tak naprawdę w sierpniu zaczął się okres przygotowawczy, to starałem się jak najszybciej z gumą złapać dobry kontakt. Nastawiłem się na po prostu czerpanie wiedzy tak naprawdę każdą garścią, chłonąć chciałem wszystko jak gąbka i nie bałem się, bo faktycznie, co też wiele razy było w różnych wywiadach wspominane, ten pierwszy sezon mój i przy okazji wielu też młodych wtedy chłopaków w Politechnice, no to był takim zderzeniem, bo mieliśmy dwóch naprawdę doświadczonych graczy jak Guma i Guillaume Samika. No i też była bariera wiekowa dosyć spora na tamten moment. I początkowo trzeba przyznać, że w tej szatni jednak był taki dystans, natomiast ja się starałem go jak najszybciej skracać, nie bać się pytać o wszystko, że tak powiem, nawet męczyć gumę nieraz po treningach, a to, a tamto, a dlaczego tak, a czemu nie, a co tutaj źle zrobiłem. I Paweł, widząc, że chce się naprawdę uczyć, a znając też jego niełatwy charakter, naprawdę widziałem, że docenia i pomaga. Odpowiada na pytania, podpowiada, więc bardzo się z tego faktu cieszyłem. I tak to wyglądało na początku. Oczywiście Kuba Benaruk również starał się mi jak najwięcej wskazówek przekazywać, więc myślę, że ten pierwszy sezon jak dla rozgrywającego, dla mnie myślę, że bardzo fajne wejście do tej ekstraklasy, tym bardziej, że ja nie byłem w szkole mistrzostwa sportowego, więc to nie było wcale takie oczywiste, czy ta zawodowa siatkówka będzie u mnie grana. Oczywiście nastawienie i jakby robiłem wszystko po to, żeby tak było, ale no gdzieś w papierach tej szkoły popularnej SMS-u nie miałem, także tym bardziej się cieszę, że taki start mogłem mieć. Jak widać, dzisiaj to przynosi efekty, ta właśnie wasza stara współpraca, to już parę ładnych lat temu było. Trener Bednaruk, trener Jakub Bednaruk ma też pytanie do ciebie dzisiaj. Myślę, że się takiego naprawdę no, nie spodziewasz. Okej, ciekawy jestem sam. Skąd pomysł na Wąsa? Kuba, muszę tutaj przyznać, że za każdym razem jak komentuję nasze spotkania i widzimy się na hali, zawsze się o to pyta, zawsze się pyta o tego Wąsa, kiedy z gole, dlaczego i tak dalej. Kuba, nie wiem, no pewnego dnia tak zadecydowałem, że gdzieś w tym imidżu on będzie widniał, co jakiś czas sobie gole, wiem, że wtedy jesteś bardzo ucieszony, konkretnego pomysłu nie było, po prostu taki styl sobie wybrałem i wiem, że za każdym razem jak go przycinam, to się cieszysz. A czy ty od dziecka szedłeś w siatkówkę, czy właśnie były jakieś inne sporty? Zazwyczaj każdy sportowiec w płci męskiej zaczynał od piłki nożnej. U ciebie jak to było? U mnie, tak jak właśnie na początku też wspomniałem, był od razu ten bakcyl do sportów, czy jeszcze za takich bardzo dziecięcych lat do ruchu. Generalnie byłem bardzo ruchliwym dzieckiem, które lubiło aktywności. Jak sięgnę pamięcią, to taki pierwszy sport, który trenowałem, powiedzmy, w klubie, czy jakoś bardziej zorganizowanie niż na WF-ach, czy w wolnym czasie, takim na podwórku, to był tenis ziemny. Przez 3 lata go grałem, zaczynając od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Grałem w Returnie Radom na tamten czas w takim klubie. I do tej pory muszę przyznać, że sobie lubię zagrać w tenisa. Myślę, że też miałem fajny dryk do tego sportu. Później przez 2 lata próbowałem swoich sił w piłce nożnej właśnie. Przez pierwszy rok na lewej obronie, jak dobrze pamiętam, i drugi na bramce. Jakoś ta bramka mi się dużo bardziej podobała, co nie jest chyba takim typowym też objawem, że tak powiem, no, większość chłopaków młodych lubi gdzieś tam te bramki strzelać, stwarzać sytuację, a mi od początku bardziej podobało się bronić dostępu do tej bramki. I później od 6 klasy szkoły podstawowej zacząłem trenować w Czarnych Radom. Zaczęło się tak, że właśnie na szkolnych WF-ach, SKS-ach był nabór z tych grup młodzieżowych do czarnych i WF-iści wybierali wyróżniające się osoby, powiedzmy. I gdzieś tam zapałem się tej grupy, przeszedłem wszystkie etapy młodzieżowe i tak naprawdę przez cały okres od mini gier po 3 do młodej ligi, więc tak naprawdę zabrakło mi tylko jednej młodzieżowej kategorii, żeby przebyć wszystkie. No i oczywiście pierwszego zespołu czarnych w seniorach. Nie dane mi było jeszcze mam nadzieję, tam zagrać. Chciałbym taką klamerką to może kiedyś spiąć. Było też pływanie, ale to tak jakoś bardziej sporadycznie.
i jakiś tam taniec, nawet pamiętam, że był taki za dzieciaka, też podstawówka, ale nie mogę sobie przypomnieć, jakie to był okres, które to były klasy, ale też był taniec taki ala towarzyski, trochę ruchu. Nie był taki chyba długi okres, chyba rok czasu, jak dobrze pamiętam, więc próbowałem się w różnych sportach i gdzieś padła tu siatkówka. Trochę brzmi jak labirynt do tego upragnionego celu, a przy dzisiejszych czasach, gdy tego grania jest naprawdę dużo, bo gracie teraz jako projekt co 3 dni tak naprawdę i plus liga jeszcze ma 16 zespołów, jak wiemy, czy ty masz czas, żeby oglądać sport, śledzić sport? Czasu nie jest tak naprawdę tego wolnego za wiele. Myślę, że w tym sezonie to dosyć głośno słychać od różnych tutaj czy zawodników, sztabów, trenerów, ludzi związanych ze sportem, z siatkówką, w sensie z ligą. Faktycznie, no jest naprawdę intensywnie. Zdarza mi się, nie powiem, że nie, bo na pewno jakieś ciekawsze mecze ligowe, jakieś takie starcia na szczycie, czy to góry tabeli, czy dołu, czasami sobie lubię odpalić, szczególnie oczywiście te topowe mecze kolejki, powiedzmy. Natomiast staram się troszeczkę też odcinać od tego, bo jest masa tego grania. My tak naprawdę od listopada w tym sezonie gramy co 3 dni non-stop. Dochodzą tego wyjazdy właśnie na Challenge Cup, w którym występujemy. Już jutro, pojutrze, jutro, środa? Jutro. Bo szczerze powiedziawszy, tak te dni lecą, że gubimy rachubę i to się nawet z chłopakami śmiejemy, że nie idzie tego zliczyć. Więc jutro gramy już rewanżowe spotkanie na Torwarze z zespołem fińskim w półfinale. Przed chwilą graliśmy w Finlandii, do tego dochodzą mecze ligowe, wyjazdy, przeloty, jest tego bardzo dużo i też widać to, że odbije się to na zdrowiu. Chociażby nawet i moja przygoda, mam nadzieję, że już zakończona z pierwszą taką kontuzją, która mnie wykluczała przez te wszystkie lata z jakiegoś meczu. Z uwagi na przeciążenia trzeba się naprawdę pilnować i tych urazów jest bardzo dużo w tym sezonie w każdym zespole. Oglądam mecze, wracając tak do pytania stricte, ale staram się generalnie w tym wolnym czasie troszeczkę odciąć i zresetować głowę. A jakieś inne dyscypliny, ewentualnie poza siatką? Sporadycznie lubię sobie odpalić, jakby nie jestem fanem i nie śledzę, że tak powiem, chyba żadnej jakoś mocno dyscypliny. Lubię obejrzeć kosza czasami, ale tak jak mówię, nie śledzę tutaj, nie wchodzę w statystyki, nie jestem fanem jakiejś konkretnej drużyny. Czasami są nawet jakieś zawody lekkoatletyczne, cokolwiek lubię odpalić nawet z ciekawości. Natomiast chyba tak jak teraz na szybko myślę, no tenisa może bym powiedział, że najbardziej jednak, jeśli już. Choć też wydaje mi się, że we wcześniejszych latach jakoś bardziej, teraz aż tak dużo tego czasu nie ma, żeby jeszcze oglądać te spotkania, więc tak to wygląda. A skąd u ciebie się wzięła decyzja po trzech sezonach w Oniko, ówczesnym Oniko, AZS-ie Politechnice Warszawskiej, decyzja o wyjeździe do Belgii, do Lindemans? Tak jest. Decyzja wzięła się stąd z jednej prostej przyczyny. Przeanalizowałem te wszystkie 3 sezony, które dane mi było wtedy spędzić w Warszawie i uważałem na tamten moment, że z każdego roku przez te 3 lata coś wyniosłem. Z pierwszego był to adaptacja, była to do takiej naprawdę zawodowej siatkówki przez duże S. Przez kogo generalnie z juniora do zawodowstwa jest dosyć spory. Niezależnie czy, wydaje mi się, że to jest nawet niezależne, jeśli chodzi o poziom rozgrywek, czy to ekstraklasy, czy pierwszej nawet ligi. Więc pierwsze to była taka adaptacja, nauka tego wszystkiego na poważnie, że tak powiem, i troszeczkę uczenie się tej zawodowej siatkówki. W drugim roku przy niefortunnej kontuzji Pawła, która się wydłużała, bo to na tamten moment, jak dobrze pamiętam, diagnozowano na około maksymalnie miesiąc pauzy, a wyszły chyba 3 niecałe, coś takiego, mniej więcej 3 miesiące kontuzji. No i musiałem jako taki mały łepek wskoczyć w duże buty i prowadzić grę zespołu. Myślę, że dla mnie kapitalna to była szansa i bardzo dużo mi dała, oczywiście przy nieszczęściu gumy, bo musiałem się mierzyć nieraz oczywiście z przeciwnikiem, ale przede wszystkim ze swoimi słabościami na tamten moment i takim przecieraniem sobie trochę szlaku, bo cały haczyk polegał na tym, że przy tak początkowo chyba 3, właśnie 4 maksymalnie tygodniach nie decydowano się na transfer medyczny i zostałem sam. Klub czekał na to, na powrót gumy, a tam ten uraz się jakoś
przedłużył i jednak nie udało się, z czym wiązało się granie moje przez 100% praktycznie czas, niezależnie od tego, czy grałem dobrze, czy gdzieś tam należała mi się zmiana. Więc personalnie dla mnie kapitalna sprawa, bo szybko musiałem przejść tryb szkolenia, co robić i jak sobie radzić w sytuacjach, kiedy ta gra się nie klei, bo oczywiście jeśli wszystko wychodziło super i grało się, nie wiem, był dobry dzień, chłopaki w każdym elemencie sprawowali się znakomicie, no to gdzieś tam nie było takich problemów, ale pojawiały się one, gdy na przykład utrudniałem troszeczkę granie chłopakom poprzez jakąś tam gorszą dyspozycję i przez to, że też pozycja rozgrywającego jest no jednak pozycją, na której jesteś odpowiedzialny za cały zespół, kierujesz grę, decydujesz, jak ona będzie wyglądała, jaki będzie przebieg w spotkaniu, jakby gdzie ułożysz siłę ataku, no i co zrobić, jak wszyscy dookoła sobie nieźle radzą, a ty troszeczkę odstajesz i zamiast pomagać, to trochę przeszkadzasz. A trzeci sezon, myślę, że najwięcej się nauczyłem takiej strony taktycznej i nawet może i technicznej przy Stefanie Antidze, kiedy on wtedy przyszedł. Chociaż paradoksalnie grałem najmniej w tym sezonie z tych trzech moich sezonów początkowych, ale uważam, że zrobiłem duży postęp właśnie w tej sferze taktycznej i też technicznej, wydaje mi się, że też. Usiedliśmy do rozmów z menadżerem i stwierdziliśmy, że to jest chyba maks, znaczy ja stwierdziłem, że to jest maks, co mogę wyciągnąć jako drugi rozgrywający i chciałbym spróbować swoich sił jako jedynka. Czułem się pewnie na tyle, że wiedziałem, że mając przy okazji tą szansę wtedy przez 3 miesiące na parkietach plus ligi radzić sobie z różnym skutkiem, ale myślę, że nie było najgorzej. Wiedziałem, że jestem gotowy do poprowadzenia zespołu. No i też dałem znaka, że dla mnie nie ma znaczenia, jaki to będzie kraj, region, aby zespół był gotowy do walki o coś. Wiadomo, że na tamten moment trzeba było jakiś ten kroczek do tyłu zrobić. Bo może byłyby szanse zostania w lidze, ale w zespołach na samym dole, więc stwierdziliśmy, że lepiej będzie grać nawet na trochę niższym poziomie, ale o coś i uczyć się tego wygrywania, co jest uważam bardzo ważne dla każdej pozycji, ale dla rozgrywającego szczególnie, niż tworzyć jakąś wesołą twórczość i wygrywać dwa mecze w sezonie czy trzy. I tak trafiło na Belgię. Przyszła oferta, menadżer dał znać, długo się nie zastanawiałem. Wiedziałem, że będą też puchary europejskie, bo był puchar CEF na tamten moment, więc byłem bardzo zadowolony. Był puchar Belgii, super puchar chyba, czy puchar ligi to się nazywało. U nas takiego w Polsce nie ma trofeum. Krótki namysł i gdzieś pamiętam nawet niecały tydzień chyba domknęliśmy sprawę. No i chyba z perspektywy lat mogę powiedzieć, że strzał w dychę to był. A czy okres adaptacyjny w Belgii był trudny? Miałeś jednak dwóch Polaków pod ręką w zespole. Adrian Staszewski, Patryk Strzeżek. I jeszcze jeden. Janusz Górski jeszcze był. Było nas trzech. Znaczy trzech kompanów i ja czwarty. Więc no chłopaki zdecydowanie ułatwili, bo nie był to tak naprawdę taki typowy wyjazd w pojedynkę gdzieś na zagraniczną siatkówkę, tylko no, taka nasza polska kolonia. Pamiętam, że tam właśnie mieliśmy, tak się śmiał nawet trener, że językiem urzędowym musi być angielski, bo dzieląc się na grupki, nawet czasami nieświadomie po prostu po polsku rozmawiając z chłopakami, chłopaki z Belgii po niderlandzku, plus tam mieliśmy jeszcze Szweda i Holendra, to nawet nieświadomie tworzyłyby się grupki, trener od razu tam naciskał, żeby urzędowo rozmawiać po angielsku, jeśli jesteśmy w grupie, on jak najbardziej rozumie, że jako czterech Polaków będziemy chcieli sobie pożartować czy pogadać po polsku, ale żeby nie tworzyły się bariery w zespole, co uważam za bardzo fajny pomysł wtedy. I tak, faktycznie, no chłopaki mieli też partnerki na tamten moment, ja byłem sam, więc też wzięli mnie trochę pod skrzydła. I z tego względu uważam, że bardzo łatwo mi przyszło zaadaptować się do tamtych warunków. Mieliśmy też generalnie bardzo fajny zespół charakterologicznie, otwarty, z poczuciem humoru, więc nie było żadnych problemów, ale tak jak mówię, na pewno inaczej byłoby, gdybym wyjechał w pojedynkę całkowicie sam, a inaczej, gdzie masz tą przysłowiową gębę, do kogo otworzyć na początku, zanim wszystkich innych chłopaków poznasz w zespole, także było to dużo, duże ułatwienie. Tam między innymi skończyło się na trzecim miejscu w lidze, w tabeli, i potem powrót do Polski, do Katowic. I gdy mówiłeś o tym, że chciałbyś wyjechać, żeby grać jako jedynka w może słabszym zespole, zdecydowanie słabszej lidze, bo nasza Polska Plus Liga to jest moim zdaniem top 2 Europy razem z Włoską,
I po tym roku w Belgii nagle powrót do Katowic, czyli do zespołu średniaka w tamtym okresie. Dlaczego wtedy padło na Katowice, a dlaczego nie chciałeś zostać na przykład w Belgii kolejny rok i powalczyć może o mistrza? Tutaj był temat do przemyślenia tamten moment, bo jeszcze oprócz trzeciego miejsca, choć z perspektywy czasu uważam, że trochę wypuszczonej szansy, bo tak napomknę, nie wiem jak jest teraz w sumie, na tamten moment było tak, że playoffy w Belgii się trochę różniły od polskich, bo raz, że na tamten moment jak ja grałem było 10 zespołów w lidze i po fazie zasadniczej tworzyła się z pierwszych czterech zespołów grupa i w tej grupie każdy z każdym grał mecz i rewanż i potem pierwsze i drugie miejsce grało o mistrzostwo, a trzecie i czwarte kończyło na bezpośrednio na tych miejscach już bez żadnych meczy o brąz. I pamiętam właśnie, że zaczęliśmy kapitalnie te playoffy, bo niespodziewanie na tamten moment wygraliśmy u siebie pierwszy mecz z Knak Roselare i staliśmy przed dużą szansą wejścia do finału, bo gdzieś tam matematycznie nawet licząc przed rozpoczęciem tych playoffów, czwarty zespół z Menen był tak naprawdę przez wiele lat, jak rozmawiałem z chłopakami, najbardziej groźny u siebie na hali, o czym się później przekonaliśmy niestety boleśnie w tych playoffach, bo wygraliśmy chyba z nimi, jak dobrze pamiętam, w lidze dwa razy, a w tych nieszczęsnych playoffach oni nas ukuli i cały ten czar ogrania w pierwszym meczu faworyzowanego w tamtym sezonie Roselare z no, większym budżetem, większymi aspiracjami, grze w Lidze Mistrzów za 3 punkty. Przegraliśmy również za 3 punkty w tym Menen i wszystko wróciło jakby do punktu wyjścia. Ale udało się jeszcze zwyciężyć wtedy w tym Pucharze Ligi. Zdobyliśmy to trofeum i awansowaliśmy do finału Pucharu Belgii, który jest kapitalnym, uważam, wydarzeniem, bo pozwolę sobie tutaj przypomnieć, jest ono na największej hali sportowej w Belgii, w Antwerpii, rozgrywane chyba dalej, wydaje mi się, no wtedy było. No, ogromna hala, myślę, że może być większa od Ergo Areny, na pewno nie mniejsza. I takim fajnym smaczkiem jest to, że od wielu, wielu lat w tym finale, niezależnie jakie zespoły grają, to jedna strona trybun ubiera kolory, powiedzmy tamten moment, jak my graliśmy pomarańczowe, bo to był taki główny nasz kolor zespołu, a po drugiej stronie grało Roselare i cała druga trybuna na niebiesko, więc kapitalnie to wyglądało, ja gdzieś tam mam nawet zdjęcia chyba na swoim Instagramie z tego wydarzenia, do tego super obudowa, bo troszeczkę na wzór NBA, zrobione z takim dużym rozmachem, rozstawiona wielka taka scena do wybiegania, gasną światła na całej hali, wyjeżdza czy stoi puchar na takim podwyższeniu oświetlony jednym refraktorem i pojedynczo każdy zawodnik jest przedstawiany i przebiega przez tą taką scenę do pucharu i tworzy się takie półkole z jednej strony zawodników jednego zespołu, z drugiej drugiego. W trakcie meczu jakieś pokazy, sztuczki z ogniami, jakieś tam, ja no nie byłem skupiony, bo się skupiałem całym tutaj, całą głową na meczu, ale rodzina przyjechała na finał i byli pod wielkim wrażeniem jakichś tam przeskoków na linach, jakieś jednokołowe rowerki, sztuczki, różne rzeczy. Także naprawdę z takim, uważam, że w Polsce z takim rozmachem nie ma ani żadnego meczu o puchar, ani super puchar robionego, jeśli chodzi o otoczkę dookoła. Także myślę, że coś nie takiego wartego podkreślenia, no bo jednak Liga Belgijska no nie jest to topową ligą w Europie, a finał Pucharu Belgii uważam, że jest naprawdę, i to już chłopaki zapowiadali, że po naszym, pamiętam, awansie z półfinału do finału, że będzie to, zobaczyć, jakie to będzie przeżycie dla ciebie i nie spodziewasz się, jak to jest fajnie oprawione. Faktycznie tak było. Do pełni szczęścia zabrakło wygrania w tym pucharze, bo zaczęliśmy kapitalnie prowadzenie 1-0 znowu z faworyzowanym Roselare i chyba za bardzo, może nawet nie uwierzyliśmy, tylko chyba się przestraszyliśmy, że możemy z nimi wygrać, bo uważam, że weszliśmy w mecz dużo lepiej niż oni. I pamiętam, że pierwszego stawu wygraliśmy z dużą przewagą, bo chyba nawet do 20 punktów nie dobili. Wypuściliśmy resztę z rąk, oni zapali swój rytm, było ich ciężko złamać. Więc wracając do pytania, ten sezon w Belgii był niezły jak na ten pierwszy rok, bo jeszcze w Pucharze CEF tam doszliśmy do ćwierćfinału. Z Galatasaray przegraliśmy po tiebreaku, gdzie oni później grali w finale z Trentino i chyba też grali tiebreaka, więc zespół, który na ten moment dobrze sobie radził w tym Pucharze CEF. I faktycznie były od razu oferty w trakcie sezonu z Lindemans o przedłużenie umowy. I pamiętam, że była oferta z Greenyard Mazeik, czyli wtedy aktualnego mistrza Belgii.
Tylko że oni proponowali, czego nie udało się później niestety zbić, na 3 lata umowy, a i dla mnie, i po rozmowach z menadżerem mieliśmy ten sam, takie samo spostrzeżenie, że chyba 4 lata w Belgii to będzie troszkę za długo. Rozważyłbym na pewno, a nawet myślę, że mógłbym się zdecydować na zostanie, przejście do tego Mazeik, jeśli to byłaby umowa na rok. Bo Liga Mistrzów, bo walka wtedy już o wszystkie cele w Belgii, co też dla takiego młodego chłopaka na rozegraniu szczególnie byłoby fajnym, myślę, że takim poligonem, żeby dostać zespół do poprowadzenia, ale gdzie już jest presja wyniku, bo jednak w Alst oczywiście chcieliśmy coś wygrać, udało się wygrać ten Puchar Ligi, ale jednak byliśmy trzecią siłą w Belgii na tamten sezon. Wiem, że teraz się troszkę pozmieniało, ale wtedy byliśmy trzecią siłą ligi. No i było to kuszące, żeby walczyć o wszystko, co jest w wieku 21 lat. Natomiast te długość trwania kontraktu, te 3 lata, no dla mnie były za długie zdecydowanie. 2 może jeszcze, ale też uważam, że trochę sporo jak na taką ligę generalnie. Ale klub nie chciał się jakby dać namówić na krótszy okres, więc odrzuciliśmy tą ofertę. Pojawiły się też oferty, nie wiem, w tamtym sezonie było sporo tych ofert, bo były jeszcze z innych krajów, ale pojawiły się też z Plus Ligi. I po przeanalizowaniu wszystkiego stwierdziliśmy, że to będzie dobry moment, żeby wrócić może i do średniaka, ale jednak bardzo mocnej ligi naszej polskiej, no i dostania szansy jako jedynka, bo taki był zamysł klubów z Katowic wtedy, że przychodzę do pary, dostaję doświadczonego Maćka Fijałka na dwójkę i mam sobie radzić oczywiście, jeśli będę sprostał oczekiwaniom i utrzymał dobry poziom odpowiedni. Więc to było na pewno ciekawe móc poprowadzić jako jedynka planowa i jak się później okazało przez cały sezon zespół, który do tamtej pory aspirował do walki czasami o playoffy, a w tym nieszczęsnym wtedy, bo niestety przerwanym sezonie 2020, no mieliśmy 6 miejsce i na zakończenie, jak się później okazało, ostatniego meczu ligi, wygraliśmy u siebie z Jastrzębiem, zajmowaliśmy 6 miejsce i chyba nawet matematycznie już mieliśmy playoffy i graliśmy bardzo fajny sezon. Więc generalnie pomysłem na powrót było to, że jednak Plus Liga jest marką i granie w niej w zespołach, które grają o coś, czyli na przykład o playoffy, czy no już nie mówię o medale, jest jednak nobilitacją i wyróżnieniem. Tak, też się zgadzam z tym, że te 4 lata w Belgii to mogłoby cię wyrzucić z obiegu, takiego kolokwialnie to ujmując, i że mógłbyś stracić tą szansę na powołanie późniejsze do reprezentacji. Ja się z tym zdecydowanie zgadzam. Jak teraz myślisz o reprezentacji, o tym 2022 roku, kiedy to przyszło, to powołanie, jak ty wtedy zareagowałeś na to, że twoje nazwisko jest na liście powołanych? Spełnienie marzeń. Myślę, że bardzo podobnie się cieszyłem jak przy podpisywaniu pierwszego kontraktu z AZS-em Politechniką wtedy. Czyli duża radość. Pamiętam, że chyba to powołanie ukazało się oficjalnie przed naszym meczem jakimś ligowym, więc ciężko było zachować wtedy rutynę tego dnia. Ja jestem jak wielu siatkarzy, rutyniarzem, szczególnie jeśli chodzi o dni meczowe. Mam swój jakiś tam mały rytuał, że wiadomo, rozruch, śniadanie, rozruch po rozruchu, zawsze lubię się zdrzemnąć, obiad, na spokojnie jakaś kawka. Przez tą informację pamiętam, że to wszystko zostało zaburzone, bo to wyszło jakoś rano, więc na rozruchu już było głośno i trener gratulował chłopaki, duża radość, ciężko było zasnąć, zdrzemnąć się i tak dalej. Więc tak naprawdę spełnienie marzenia, bo też sobie zakładałem zawsze, że chciałbym zagrać z orzełkiem na piersi. Udało mi się to spełnić. Teraz chciałbym coś więcej z tym orzełkiem osiągnąć, ale to cały czas na to pracuję, na te szanse. Także na pewno duża radocha, bo wcześniej tak naprawdę byłem właśnie po sezonie w Belgii powołany, ale to tylko do szerokiej kadry i tak naprawdę byłem na liście takiej rezerwowej w razie jakiejś kontuzji, bo dzwonił do mnie Vital Heinen przy końcówce sezonu, chyba przed playoffami właśnie w Belgii, i powiedział, że oglądał, śledził i że będę w szerokim składzie, ale to tak naprawdę wiązało się tylko z pojawieniem się mojego nazwiska na papierze. A czy jak myślisz o tym pierwszym zgrupowaniu, że przyjeżdżasz na kadrę, obok ciebie wielkie nazwiska, czułeś stres? Tak, na pewno by gdzieś tam ten stresik się pojawił. Myślę, że trochę ułatwieniem było to, że zaczynaliśmy po pierwsze w mniejszej grupie, bo na pewno nie było chłopaków z Jastrzębia i z Zaksy na tamten moment,
którzy grali, którzy mieli do rozegrania jeszcze raz, że finały chyba ligi, a dwa finały Ligi Mistrzów, który jest bardzo późno, i wiedziałem, że na pierwszy turniej do Kanady polecimy jednak w takim zestawieniu, gdzie będzie wielu debiutantów, może niekoniecznie jakichś bardzo młodych, ale debiutantów, i też przez pierwsze dwa tygodnie prowadził nas trener Paweł Rusek, więc to wejście było jednak troszeczkę łatwiejsze, bo grupa była mniejsza, nie było takiego strzału, powiedzmy, że przyjeżdża na pierwsze zgrupowanie i są wszyscy, jakby wszystkie te największe nazwiska i moja skromna osoba, tylko troszeczkę łatwiej to było, ale na pewno stresik był. A dzisiaj masz w dorobku brąz za 2022 rok w Lidze Narodów i złoto za 2023, również w Lidze Narodów. Jednakże w turniejach finałowych w 14 nie było cię ani w 2022, ani w 2023, ani w Złotych Mistrzostwach Europy. Również w 2023. Czy to nie jest tak, że trener Grbić się boi na ciebie postawić? Na dwóch młodych zawodników razem z Marcinem Januszem? Czy się boi? To pytać trzeba trenera, ale czy młodych już tak bardzo? Chyba nie, bo jednak Marcin jest ze mnie 2 lata starszy, czyli rocznikowo ma 30 lat, ja mam rocznikowo 28, więc myślę, że młodych jakichś obiecujących to ciężko już nas nazwać. Tak, no uważam, że też te medale oczywiście za Ligę Narodów, no fajnie, miło, ale no, nie grałem w turniejach finałowych, zagrałem przez te dwa lata w 22, 23 w dwóch turniejach tych jakby grupowych Ligi Narodów, okej, miałem jakiś tam wkład, ale oczywiście największą robotę zrobili chłopaki na turniejach finałowych, także miło, że gdzieś tam się to pojawiło, ale jakoś nie czuję, że na to jakoś bardzo zapracowałem, bardziej gdzieś tam chyba na zachętę, jak to się śmieje, bo po prostu w części Ligi Narodów brałem udział. Pracuję cały czas. Czy trener się boi? Mówię, to trzeba pytać trenera, dzwonić śmiało. Ja nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Staram się pokazywać swój warsztat, rozwijać się dalej, słuchać tego, co w trakcie kadry miał trener, czy za pierwszym, czy za drugim zgrupowaniem. W sensie pierwsze 2022 czy 2023 teraz. Te wakacje, słuchać tego, co mam do przekazania, gdzie widzi moje słabości, poprawiać je i liczę ciągle na to, że przekonam trenera do swojej osoby. Gdy wracasz myślami do tego sezonu 2023, jakbyś miał opowiedzieć naszym słuchaczom i naszym widzom od kuchni, jak wygląda taka przekazanie takiej decyzji od trenera Grbicia, który podchodzi, albo nie wiem, jak to wygląda, sam podchodzi, albo na forum grupy mówi: na turniej jadzie ten i ten, a ty niestety się nie załapujesz. Jakbyś mógł opowiedzieć o kuchni, jak to wygląda? Jak wy, którzy się nie dostajecie na ten turniej, jak wy wtedy na to reagujecie? Jak to przeżywacie w pewien swojego sposób znaczenia, to odrzucenie? Znaczy, na pewno przez te dwa lata było tak, że najpierw trener informuje indywidualnie, prosi gdzieś tam na rozmowę, przedstawia całą sytuację, jak on to widzi, informuje, a później jest na forum grupy informacja. Najczęściej to było po jakimś obiedzie, razem zostawaliśmy po prostu, ale zawsze każdy zawodnik przed tym oficjalnym jakby komunikatem wiedział wcześniej. No i jak reagujemy? No myślę, że każdy podobnie, bo będąc na reprezentacji uważam, że każdy z chłopaków, który tam jest, pojawia się po to i chce trenować, grać po to, żeby być jak najdłużej, grać na największych imprezach i być częścią zespołu. Więc myślę, że każdy podobnie reaguje jakąś taką sportową złością. Wiadomo, trochę smutkiem, bo chciałoby się być z tymi najlepszymi cały czas. I to też oczywiście nie jest proste, bo trzeba udowadniać na każdym treningu. Dla mnie, pamiętam, taką nowością, przyjeżdżając pierwszy raz na rozgrupowanie prezentacji, jak już dojechali wszyscy po Lidze Mistrzów i była ta pełna lista powołanych, nowością było to, że trzeba było na każdym treningu równać cały czas w górę i praktycznie każdy trening był jak mecz, poziom kapitalny, bo najlepsi zawodnicy z kraju na każdym treningu, więc czy to jakieś sparingowe wewnętrzne gry, czy nawet trenowanie elementów siatkarskich przy nich, to no duże takie wyzwanie, żeby ten poziom ciągle utrzymywać i równać do nich.
I tak dzień w dzień, więc to było też takim wyzwaniem, żeby nie spuszczać z tonu przez okres, który cały czas tam jesteś. To też jest, jednak wiadomo, że w klubie oczywiście z biegiem czasu, jak już tego doświadczenia łapiesz i zależy oczywiście, jaką pełnisz funkcję, ale jeśli jesteś zawodnikiem szóstkowym, liderem, no to ty jesteś jednym z tych, którzy wyznaczają jakiś tam poziom w zespole, w grupie. Natomiast tam byłem jednym na pewno z tych, którzy muszą ciągnąć i ten poziom starać się dotrzymać kroku, dotrzymać tempa chłopakom. Na pewno fajne doświadczenie. Więc tak to wyglądało. Jeśli chodzi, jeszcze raz wracając, no to myślę, że każdy walczy i otrzymując informacje o tym, że gdzieś kończy na chwilę swój udział, czy w turnieju, czy w ogóle w reprezentacji na dany okres, no to no nie jest to jakieś super uczucie, wiadomo. Teraz byśmy przeszli do takiego formatu, który, jak wiecie, wprowadziliśmy w tym sezonie. Szybkie pytanie i szybka odpowiedź. Ja czytam pytanie, tak, nie, krótko i na temat. Tak, nie, tylko tak odpowiadam. Możemy się umówić na jednego pomidora, okay. Bo nie wiem, jak na to zareagujesz. Dobra. Ale pierwsze pytanie jest takie. Projekt Warszawa zdobędzie medal plus ligi w tym sezonie. Tak. Projekt Warszawa wygra Challenge Cup. Tak. Jestem lepszym zawodnikiem od Grzegorza Łomacza. Pomidor. Wiedziałem, że tak będzie. W 2024 roku będę w składzie na Igrzyska Olimpijskie. Tak, zrobię wszystko, żeby tak było. Polska zdobędzie ze mną w składzie złoto olimpijskie. Jeśli bym pojechał, to tak. Plus liga powinna zostać zmniejszona w liczbie zespołów. Tak. Jak patrzę w przyszłość, widzę siebie za granicą, na przykład we Włoszech. Tak. Okej, okay. Fajnie. Jestem z tego bardzo zadowolony. Jeszcze wracając do tej kadry, do trenera Grbicia. Trener Grbić, wiadomo, no super rozgrywający swoich czasów. Ty też jesteś rozgrywającym. Jak myślisz o tej współpracy, jak patrzysz na to, szczególnie dzisiaj, kiedy jesteś no, jednym z topowych zawodników plus ligi tego sezonu, jednym z największych nazwisk. Ile ci daje taka współpraca z trenerem Grbiciem? Bardzo dużo, bo ja miałem w ogóle takie szczęście, muszę powiedzieć, że trafiłem w swojej przygodzie na ten moment naprawdę na duże nazwiska, jeśli chodzi o rozgrywających, bo Paweł Zagumny na początku, Nikola Gbić na reprezentacji, ale i w Olsztynie miałem super trenera Javiera Webera, który był tu też swego czasu przecież podstawowym rozgrywającym reprezentacji Argentyny, zdobywał medale Igrzysk Olimpijskich. I jest do dzisiaj. Jest do dzisiaj w Olsztynie. Dokładnie. I robi tam super robotę. I z trenerem Javierem dalej jesteśmy w naprawdę dobrych relacjach, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, podpytuję go często różne rzeczy, czy gdzieś tam on wyraża swoje opinie. I muszę powiedzieć, że tak naprawdę każdy z tych trenerów czy zawodników prezentował inny styl i uważam, że od każdego byłem w stanie wyciągnąć różne rzeczy, gdzie generalnie z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że poprzez raz, że no jak miałem właśnie okazję z dobrymi gośćmi przez duże G pogadać o siatkówce, ale dwa, podglądać różnych zawodników, naprawdę różnych rodzajów rozegrania, to muszę przyznać, że od każdego byłem w stanie coś wyciągnąć i uważam, że to również mi bardzo dużo dało, bo każdy gdzieś zawodnik, czy to rozgrywający, czy na innej pozycji, ma swoje mocne strony, w których jest pewniejszy, przez które się wyróżnia, bądź które go definiują jako, powiedzmy, takiego, a nie innego zawodnika i uważam, że budowanie swojego stylu gry troszkę też na pewno u mnie bazowało i bazuje wciąż na tym, że jeśli widzę kogoś, czy to oglądając mecz, analizując sobie na spokojnie, czy w rozmowie, czy grając naprzeciwko i widzę, że wyróżnia się, powiedzmy, tym czy tamtym elementem, to staram się od niego podbierać troszeczkę i patrzeć, jak on to robi. Podając proste przykłady, nie wiem, praca na nogach. Uważam, że najlepszy rozgrywający, i to jest może dla takiego kibica siatkówki, ale nie wdrożonego w ten sport, bardziej oglądającego po prostu, co się dzieje w telewizji, jest to kompletnie niezauważalne i nawet dla, myślę, początkujących rozgrywających jest to kompletnie
albo bez znaczenia, albo z małym znaczeniem, a uważam, że najlepszych rozgrywających definiują dobre nogi. I jeśli popatrzeć na topowych graczy na świecie, w takich swoim prime, to każdy z nich na nogach pracował kapitalnie, czyli dobieganie do piłek z pola, szybkość. Nie chodzi tu może o nawet wyskok, sam i siłę, ale o tym, żeby być przy każdej piłce w miarę neutralnej pozycji. Uważam, że do pewnego momentu blokowało mi to trochę rozwój, nie skupiałem się na tym aż tak bardzo, a jednak okazało się to game changerem, uważam, dosyć sporym, oczywiście na współ z innymi rzeczami, ale uważam, powiedziałbym, że jednym z głównych czynników poprawy swojej gry, uważam, poprawę pracy na nogach. I tak jak wcześniej powiedziałem, czy z Nikolą Grbiciem, był to rozgrywający na pewno, bo tu wracając jeszcze tak trochę do pytania, bo się rozwinąłem za bardzo. Nikola był na pewno zawodnikiem, który charakteryzował się taką poukładaną grą, stawiał bardzo na dokładność i na taką skuteczność swoich zagrań, co myślę, że widać też w stylu gry naszej reprezentacji, odkąd ją objął, czyli nie za bardzo stawia na grę ryzykowną, kombinacyjną. Oczywiście momentami, ale generalnie nie. Bardziej na wypracowanie pewnych schematów, które będą przynosiły określone skutki. I uważam, że też mi to sporo dało jako rozgrywającemu, gdzie, no wiadomo, ten mój styl jest troszeczkę inny. Ja od zawsze miałem zajawkę i takie ciągotki do tej ryzykownej gry, którą tam czasami prezentuję i mam okazję zagrać jakieś takie ciekawe, nieszablonowe zagranie, ale uważam, że też sporo mi dało pod kątem takiego egzekwowania po prostu skuteczności, bo oczywiście są spotkania, w których wszystko wychodzi, przeciwnik jest daleko z tyłu i można sobie pozwolić na więcej luzu, ale są mecze, szczególnie które decydują właśnie o wygrywaniu trofeów, gdzie no, ta skuteczność musi być wyciśnięta do maksa, bo decydują często 1-2 punkty w secie. I trener na to bardzo zwraca uwagę, więc uważam, że w tym aspekcie dużo, dużo mi pomógł. Guma pomógł mi w ogóle generalnie zacząć patrzeć, jak prawdziwy rozgrywający powinien patrzeć na zespół. W Olsztynie również przy trenerze Javierze więcej takiej ryzykownej, kombinacyjnej gry. Także uważam, że miałem to szczęście i mam, że pracowałem z dużymi gośćmi, od których mogłem podpatrywać. Uważam, że nie każdy też, albo nawet niewielu ma taką rozgrywających okazję, żeby z tak wieloma znakomitościami móc pracować i na pewno pomaga mi to w dalszym rozwoju. Ja jak patrzę na ciebie, bo oglądam wasze mecze regularnie, nie jest to co 3 dni, ale regularnie, mi się wydaje, że w tobie największa pewność jest właśnie w tym, że wygracie bardzo efektownie, czego dowodem jest na przykład viral, bo to już można tak nazwać, jak grasz przesuniętą krótką plecami do Andrzeja Wrony. No jest to niespotykane i drugą pewność, jaką ja widzę w tobie jako obserwator, to jest twoja pewność tym, że ty się nie boisz tego robić, grać efektywnie. Czy nie uważasz, że dzisiaj właśnie może nie trenerzy jak Nikola Grbić, ale takie podejście, że walka jest o każdy punkt, zabija trochę tą efektowność? Czy zabija? Generalnie myślę, że w naszym szkoleniu rozgrywających no niezbyt przychylnym okiem patrzy się na gości, którzy no powiedzmy chcą wyjść poza schemat trochę. I nie wiem tak naprawdę, z czego to wynika, czy z obawy, bo faktycznie, że rzecz biorąc i ujmując, tak naprawdę wiadomo, że jeśli młody rozgrywający zaczyna się starać kombinacyjnie grać, to nie ma takiej siły na świecie, żeby sprawiła, żeby każde jego zagranie wychodziło. I trzeba się uzbroić w cierpliwość, uważam, i wziąć pod uwagę to, czy ten margines błędu im młodszy zawodnik, tym będzie no niestety potrzebny większy. Natomiast ja miałem trochę takie szczęście, że trafiałem w miarę na trenerów, którzy dawali mi jednak tą wolną rękę, albo przychylnie nawet patrzyli na takie kombinacje, mimo że one nie zawsze wychodziły. Oczywiście na początku trzeba było uczyć się dobierać momenty, bo wiadomo, że to przychodzi z doświadczeniem, z ograniem.
Ale myślę, że to fajnie zaskutkowało. Ja też jakby miałem taki charakter, że się w ogóle nie zrażałem, nawet jak dostałem opierdziel, to mówię, dobrze, okej, trenerze, tak, ale wiedziałem, że ja to dam radę zrobić, jak nie teraz, to następnym razem, następnym będę próbował. No bo taki rzeczek nawet trzeba powiedzieć, że tego się nie trenuje. To takiego zagrania, jak ty teraz powiedziałeś, które zagrałem w Finlandii na tym spotkaniu, to tego nie trenujemy na treningach nawet ani razu. No, jest to spontaniczna decyzja, przyjęcie rzutem, rzut oka, że środkowy wisi, że tak powiem kolokwialnie. Tutaj no, to tylko zaznaczę, że akurat przy moim stylu ja zawsze ze swoich zespołach, gdzie występuję w okresie już przygotowawczym, naciskam na środkowych, żeby nie było takiej sytuacji, że nie pójdą, bo jestem w stanie z wielu pozycji zagrać im tą piłkę. I faktycznie tutaj taką fajną anegdotkę może wrzucę do w tym temacie do Piotrka Nowakowskiego, który no wiadomo jest mega utytułowanym graczem, gościem, który się bardzo zasłużył do reprezentacji, do siatkówki w naszym kraju. No i grając rok temu pierwszy raz z Piotrkiem, gdzie jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, no nie ma co ukrywać, że jak nie było dobrego przyjęcia, to Piotrek no nie zawsze się już zbierał. Ale na tyle gdzieś tam zapaliśmy dobry kontakt, że nawet mam takie zagranie też na swoim Instagramie wrzucone, chyba z Lublina, jak dobrze pamiętam, z zeszłego sezonu, gdzie piłkę mam przyjętą pod słupek do prawej antenki i biegnę z przysłowiowym bagerem, czyli z oburącz-dolnym odbiciem do niej, plecami do Piotrka, a Piotrek idzie na 100%, podrzucam mu tą piłkę i atakuję, także gdzieś też zaufanie od tych środkowych, że okej, raz ich proszę i naciskam, żeby tam zawsze byli gotowi, ale potem daję im te piłki w takich sytuacjach. No spowodowało to, że nawet tak utytułowany gracz jak Piotrek potrafi się zebrać z piłki, gdzie myślę, że bardzo mało oczywistej, z której mógłby dostać wystawę. Więc wracając, uważam, że troszeczkę jest to może nie zabijane, ale takie torowanie tej gry, takiej gry nie kombinuj. Okej, wiadomo, że efektywność jest zawsze nad efektownością i na końcu liczy się to, ile punktów zdobędziesz, czy wygrasz mecz, bo wystawiając niesamowite akcje, nie wiadomo jak, i przegrywając spotkanie, no nic na końcu z tego nie masz, a rozliczane jest za wyniki. Ale uważam, że można fajnie to wpleść i trochę też radości kibicom z tego dać, efektywniej pokazać pewne zagrania. Także myślę, że tutaj chłopaki, którzy zaczynają, no nie mogą się zrażać na pewno niepowodzeniami, bo ja również, jak pierwsze jakieś tam pomysły mi wpadały do głowy, to z realizacją różnie to bywało, ale nie można się zrażać, trzeba próbować i uważam, że troszeczkę to zabija jednak takie show. No wiadomo, że sport to jest jednak, jakby nie patrzeć, biznes i bez kibiców, bez sponsorów tego sportu by nie było, więc trochę tej radości uważam, że powinno być i każde jakieś kombinacyjne, efektowne zagrania zawsze miło dla oka kibica zobaczyć na meczu. Czyli jednak rozgrywający może nauczyć czegoś tak doświadczonych graczy. Czyli na przykład tak jak z Piotrkiem Nowakowskim, że chodził. Tak, to jest, ja się z tym zgadzam. Gdy dzisiaj tego grania jest dużo, już to ustaliliśmy, gdzie o tą kontuzję, o ten uraz jest bardzo łatwo, to w czym ty widzisz największe wyzwanie życia profesjonalnego siatkarza? Czy to jest, załóżmy, wiele pada takich przykładów na przykład w piłce nożnej, gdzie problemem jest dieta, ktoś nie jest w stanie utrzymać diety, ktoś lubi wypić piwko, ktoś lubi późno spać. A jakie ty widzisz u siebie lub u kolegów największe takie wyzwania tego siatkarskiego życia? Na pewno dla chłopaków, którzy mają rodziny i dzieciaki, no to największym wyzwaniem na 100% jest, z tego co nawet widzę po prostu w zespołach, w których jestem, a szczególnie w tym roku, no łączenie tej zawodowej siatkówki po prostu z prowadzeniem rodziny, bo tego czasu jest bardzo niewiele, a chciałoby się przecież dobrze zregenerować, odpocząć i no ja za siebie mogę powiedzieć, że no nie mając założonej rodziny na ten moment i mieszkając sam, tego czasu na taką regenerację mogę poświęcić dużo więcej niż ktoś, kto przychodzi do domu, ma żonę, dziecko trzeba zawieźć, odebrać ze szkoły i tak dalej. Więc myślę, że to na pewno, jeśli się ma rodzinę, jeśli nie ma... Ja zawsze mam największy problem, za siebie mogę powiedzieć, z taką odpowiednią porą snu. Okej, nie mówię o sytuacjach, gdzie tak jak rozmawialiśmy tu chwilę poza anteną,
mecz, powiedzmy, gramy 21, a następny już za dwa dni i następny dzień nie jest wolny, tylko jest trening, no to nie mówię o takiej sytuacji, gdzie siłą rzeczy nie jesteś w stanie pójść wcześniej niż pierwsza, bo zanim po treningu, po meczu się rozciągniesz, dasz wywiady, pójdziesz do kibiców, wrócisz, zjesz coś w domu, przygotujesz sobie jedzenie, jeszcze się wyciszysz i zaśniesz, no to jest godzina pierwsza, druga w nocy. Ale w takich sytuacjach, mówię, gdzie ten czas jest, a człowiek goniony tym natłokiem meczy i treningów chciałby coś zrobić dla siebie. Ja lubię również w wolnym czasie sobie zagrać w różne gry wideo, szczególnie gdzieś tam multiplayer z znajomymi. No i powiedzmy jest ten czas od 20 już do zagospodarowania, no i człowiek w teorii powinien wiedzieć, że 22:30 najlepiej już w łóżeczku, no ale jednak chce się też trochę takiego życia zasmakować poza sportem przy takim natłoku meczów i ja uważam u siebie za największe wyzwanie właśnie tą porę snu, bo jednak przy tak dużym natłoku no nic tak nie regeneruje ciała i nie wyświeża jak dobry sen w odpowiednich porach. Dieta oczywiście jest bardzo istotna, bo przy tak dużych obciążeniach jakie mamy, bo jednak w siatkówce tego skakania jest bardzo dużo i kolana, kręgosłup, stawy generalnie są mega przeciążane. No odpowiednia dieta bogata we wszystko co niezbędne, czyli witaminy, minerały i to, żeby jak najlepiej te tkanki były zbudowane, jest bardzo potrzebna, niezbędna wręcz, ale też trzeba pamiętać i nie zapominać o tym, że nikt z nas nie jest robotem i wszystko jest dla ludzi, uważam, i nie można popadać ze skrajności w skrajność i no psychika musi też również funkcjonować, a czasem trzeba sobie tą głowę zresetować, żeby na znowu z takim głodem wejść w tą rutynę, więc ja bym powiedział, że trzeba znaleźć złoty środek, taki balans, bo nikt, tak jak mówię, nie jest zaprogramowany, żeby przez 10 miesięcy, plus dla chłopaków, którzy grają w reprezentacji w dłuższych okresach, to przez faktycznie 12 miesięcy w roku jechać po prostu w ten sam sposób, bo nie jest to wykonalne. Nie ma takiej siły, żeby przez cały rok móc, nie wiem, chodzić spać o 22:00, jeść za każdym razem idealnie i tak dalej, więc trzeba dbać i o głowę, i o ciało. No jest to generalnie duże wyzwanie, bo uważam, że nawet z perspektywy tych ostatnich dwóch sezonów, dla mnie osobiście, gdzie rok temu nie graliśmy w pucharach i ta liga trwała troszeczkę dłużej, mecze było podobnie, w sensie było tyle samo zespołów, my mieliśmy mniej o mecze pucharowe europejskie, ale graliśmy raz w tygodniu. Dużo, uważam, łatwiej było w porównaniu z tym rokiem utrzymywać taką wysoką dyspozycję w każdym meczu, niż grając co 3 dni. Ja jakby wolę grać częściej, ale te podróże są najgorsze w takim systemie, bo nawet mieliśmy już w tym sezonie taką sytuację, że graliśmy 3 wyjazdowe mecze pod rząd, w tym jeden na Słowenii w Pucharze Challenge. No jest to wyzwanie, żeby dobrze przytrenować, zagrać, zregenerować się i już być gotowym na następne spotkanie. Więc żeby utrzymywać taką wysoką dyspozycję w tym roku, naprawdę trzeba mocno się poświęcić oczywiście treningowo i tak dalej, ale też na regenerację swojego organizmu. Jak już powiedziałeś o tych dwóch ostatnich sezonach, wróciłeś do Warszawy po przerwie, teraz trwa drugi sezon twój, jak grasz, i na początku jak przychodziłeś był trener Santilli. Tam pod jego wodzą 12 meczy, 5 zwycięstw, 7 porażek. Z dniem 28 listopada 2022 został zwolniony, a pałeczkę przejął Piotr Graban, który jest do dzisiaj i wykonuje kapitalną robotę. Co się u was zmieniło w drużynie, że po tym, jak odszedł Włoch trener Santilli, jest Piotr Graban, zanotowaliście m.in. 13 zwycięstw pod rząd. Co się zmieniło u was w drużynie? Myślę, że główną zmianą w stylu prowadzenia zespołu między trenerem Santilli a trenerem Grabanem był, myślę, że danie takiego troszeczkę oddechu, luzu i lepsza komunikacja na linii trener drużyna. Uważam, że te dwie rzeczy były głównym czynnikiem,
które na tamten moment tak odmieniły nasz zespół. Wiadomo, że trener Graban startował z zupełnie takiej dla siebie nowej jakby pozycji, nowej sytuacji, bo do tej pory był tylko asystentem, czy u kobiet na początku swojej przygody, czy w męskiej siatkówce, i dostał zespół do prowadzenia praktycznie od połowy mniej więcej tamtego sezonu zeszłego, z czego wiązał się, myślę, super, bo tak jak wspomniałeś, 13 zwycięstw z rzędu, praktycznie poza Resowią Rzeszów w zeszłym roku ograliśmy całą rundę rewanżową, wszystkie inne zespoły w lidze od góry do dołu, więc widać było, że coś drgnęło. No i myślę, że kapitalne playoffy w zeszłym sezonie na noże z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, późniejszym zwycięzcą Ligi Mistrzów i finalistą Mistrzostw Polski, zdobywcą Pucharu Polski. Na noże każde spotkanie, myślę, że cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem, bo przecież mecze nasze rewanżowe w Warszawie przy pełnym torwarze dwa razy i to takim do ostatniego miejsca wyciśniętym jak cytryna. No pokazały to, że potrafimy grać, że w tym zespole był i w tamtym sezonie jest nadal potencjał duży i trener Graban, myślę, że super go wykorzystuje. A jak oceniasz tą współpracę z Piotrem Grabanem dla ciebie jako rozgrywającego? Czy to jest trener skrojony pod jakąś pozycję, czy pod całokształt? Czy to bardziej rola asystentów jest dobrana do wybranych pozycji? Mi się bardzo podoba w trenerze Grabanie. Podoba mi się jego pewność siebie, choć może niektórzy powiedzą, że czasami za duża. Ja uważam, że żeby coś osiągać w sporcie, trzeba mieć tą pewność siebie jednak niezachwianą. Ale on też popiera to ciężką pracą i przede wszystkim uważam, że super wsłuchuje się w potrzeby zespołu. Uważam, że bardzo dobrze prowadzi ten zespół właśnie, potrafi dobrze balansować. W tym roku jest naprawdę mega dużo grania i potrafi dobrze dobierać obciążenia, myślę, czego dowodem jest po prostu forma sportowa. Czy dla mnie skrojony trener pod jakąś pozycję? Chyba jeszcze za wcześnie. Trzeba pamiętać, że trener Graban teraz stawia swoje takie pierwsze kroki w zeszłym i teraz prowadząc ten zespół od początku w tym roku. Pierwsze kroki w byciu takim naprawdę trenerem w topowej lidze na świecie. Idzie mu to na razie bardzo dobrze, także nie zapeszając, trenerze, trzymam kciuki za dalszy rozwój. Ja myślę, że przez tych wiele lat grania swojego jakiś tam swój styl pracy wypracowałem, wiem, czego potrzebuję. Tak jak wspomniałeś na początku z pogłosek, że lubię pracować, taka jest prawda, lubię pracować, lubię szlifować swoje umiejętności. Uważam, że siatkówka jest na tyle niewdzięcznym, a zarazem wdzięcznym sportem, że nie da się zagrać perfekcyjnie treningu, meczu, nie wiem, zawsze jesteś do poprawy na każdej pozycji, w każdym elemencie, czy to drużynowo, czy indywidualnie. I to jest takie gonienie troszeczkę tej przysłowiowej marchewki, że trzeba jeszcze to poprawić, jeszcze to, uda się jakieś tam dwa elementy poprawić, to trzeci troszkę podupada, więc ja zawsze goję tą marchewkę jak najlepiej potrafię, staram się rzeźbić każdy element tak, żeby był w jak najlepszej dyspozycji na mecz, a trener też nieraz rozmawia, podpytuje się, czy jakiś swój pomysł, powiedzmy już tak mówię stricte o treningu dla rozgrywającego, powiedzmy robimy indywidualnie radary, czyli te przysłowiowe kosze, do których się wystawia. Tak, dla niewiedzących jest to taki stojak z obręczą, tak jak w koszykówce jest siatka, tylko że ona jest pionowo do nas ustawiona i trzeba w nią trafić palcami. Albo dołem, dla niewiedzących. Tak jest, ćwiczy się dokładność i powtórzenia po prostu i chociażby tak stricte różne są rodzaje, prawda? Bo takie najprostsze, wiadomo, dorzucasz piłkę i wystawiasz sobie do tych koszy, ale są też już bardziej zaawansowane, czyli z poruszaniem się, z wbieganiem. Na przykład na reprezentacji mieliśmy taką gierkę zafundowaną przez Nicolę Grbicia. Piłka do kosza jest jeden punkt, piłka trafiająca w obręcz 0, nie trafiona minus jeden punkt i trzeba było uzyskać 10 punktów. Były trzy wystawy pod rząd, można było dwie z rzędu do jednego kosza, a trzecia musiała być w drugą stronę lub pojedynczo po prostu do każdego. Także są różne naprawdę modele takiej pracy. Mam gdzieś swoje ulubione, mam takie, które lubię mniej, ale każdy działa, więc dobieramy to na potrzeby, jeśli powiedzmy gdzieś tam
szwankuje trochę gra z pola, trenujemy sobie więcej z pola. Jeśli, nie wiem, przerzuty, szeroka gra troszkę jest w gorszej dyspozycji, to robimy to, więc nie narzuca trener indywidualnego, mówię, treningu, bo drużynowo zawsze ma rozpisany i prowadzi je, myślę, bardzo fajnie z głową, ale indywidualnie rozmawiamy i myślę, że to bardzo dobrze działa. A gdy ta wasza współpraca w drużynie, jesteście aktualnie na drugim miejscu plus ligi, 4 punkty straty do Jastrzębia, ale porażek bodajże jedna, z tego co mi się wydaje, jedną macie więcej. Piotr Graban to jest trener klubowy. A czy on się wpasowuje w schemat trenera reprezentacyjnego? Ma swoją akademię, był też selekcjonerem, trenerem reprezentacji Gruzji U21. I czy ty go widzisz w przyszłości jako selekcjonera i trenera polskiej kadry? Myślę, że na ten moment jest to jeszcze za wczesny etap jego przygody trenerskiej, żeby móc to powiedzieć. Na pewno jeśli utrzyma taki poziom rozwoju i skuteczność oczywiście drużyn, które będzie prowadził, czy to będzie Warszawa, czy jakieś inne w przyszłości, to na pewno będzie dawał jasny sygnał, że by może go spróbować. Na pewno na początku w roli asystenta, myślę. Ale tak jak mówię, no na ten moment jest bardzo wiele zmiennych, które mogą się jeszcze przydarzyć. Na razie trener Graban naprawdę przez te półtora sezonu, które prowadzi zespół, no chyba jeszcze się nie mierzył z jakimś dołkiem w formie, jakimś większym, więc to też bycie trenerem wiąże się z wieloma wyzwaniami, z którymi sobie trzeba radzić i wiele jest, tak jak mówię, zmiennych, które czasami niekoniecznie od trenera zależą, na przykład kontuzje. W tym sezonie mieliśmy taki moment, że w jednym momencie wypadłem ja, Kevin Tilly i Taylor Avril i tak naprawdę dwóch, bo ja z Kevinem regularnie, powiedzmy, w podstawowym składzie i Taylor, który etatowo też zaczynał mecze, czyli trzech zawodników tak naprawdę wypada ci z dyspozycji, no i cóż, no trener nie jest temu winny, bo to są jakieś tam losowe sytuacje i musi coś starać się zdziałać, prawda, więc są różne sytuacje, uważam, że na pewno ma potencjał na naprawdę dobrego szkoleniowca i trzymam za niego kciuki, żeby z każdym sezonem piął się w górę. Abstrahując od tej siatkówki klubowej i od trenerów, jak żyjemy w czasach, kiedy Polska jest mistrzem świata w 2014, potem ten tytuł bronimy w 2018 i mamy szansę obronić ten tytuł jeszcze w 2022, niestety tam na przeszkodzie stoją nam Włochy. I to są piękne czasy, tam rozgrywającym jest Simone Gianelli. I czy ty masz, na przykład, jak jest Simone Gianelli, czy ty masz jakichś rozgrywających dzisiejszych czasów, których podpatrujesz i starasz się na nich wzorować? Myślę, że tak. Na pewno od też dosyć młodego wieku, po takim pierwszym rozgrywającym po gumie, który mnie zafascynował, był Luciano De Cecco. I on wciąż gra i jeszcze nie miałem tej kurczę przyjemności, żeby móc na niego zagrać, bo graliśmy z Argentyną w Kanadzie w zeszłym roku, ale był Matias Sanchez tam i do pary z jakimś innym rozgrywającym. Wtedy De Cecco miał wolne, więc nie udało się zmierzyć. Ja chciałbym mieć szansę na boisku się z nim skonfrontować na pewno. Myślę, że Bentonuti też był takim zawodnikiem, szczególnie z czasów Zaxy, gdzie grał tą siatkówkę taką bardzo kombinacyjną, teraz troszeczkę mniej. Myślę, że gra takich wariactw. Staram się naprawdę, tak jak wcześniej wspomniałem, może troszkę już w mniejszym stopniu, bo jestem trochę starszy, jakiś tam swój styl wypracowałem, ale podpatrywać nawet, oglądając czasami, tak jak mówiłem, te mecze topowe, patrzeć na zachowania rozgrywających, dlaczego tak, a nie inaczej, analizować sobie to, oczywiście nie zawsze, ale powiedzmy w tych dobrych starciach patrzeć bardziej na grę nawet rozgrywających i no i tak jak mówię, podpatrywać, co robią dobrze, starać się może to wplatać, ale tak jak mówię, też mam już jakiś tam swój styl wypracowany, wiem nad czym muszę pracować indywidualnie, jakie elementy muszę szlifować, żeby ta forma była na dobrym poziomie i na tym się skupiam najbardziej. A jakbyś miał wymienić swoje top
3 aktualnych rozgrywających? Top 3 światowe, tak? Możesz wymienić też siebie. Myślę, że do top 3 światowego jeszcze troszeczkę mi brakuje. Ale rozumiem aktualnie, tak, aktualnie. Tak, też, aktualnie. Okay, aktualnie grających. Na pewno Luciano De Checo. Uważam, że na pewno Simone Gianelli też i Marcina Janusza do tej trójce. Nie kategoryzując kto pierwszy, kto trzeci, taką trójkę wyciągnął na ten moment. Okej, okay, a teraz takie inne top 3, tylko twoje, personalnie twoje marzenia siatkarskie do zrobienia. Medal Igrzysk Olimpijskich na pewno z reprezentacją był takim jednym z pierwszych, może nie pierwszym, bo pierwszym, pamiętam, za dzieciaka, tak jak wspomniałem, było zagranie z tą koszulką, z orzełkiem, z polską flagą, no to było dla mnie takie spełnienie marzenia w 2022 roku. A po nim właśnie apetyt, wiadomo, rośnie w miarę jedzenia, więc medal Igrzysk Olimpijskich, najlepiej złoty z reprezentacją, byłoby cudownym przeżyciem dla mnie i naprawdę czymś wielkim. Myślę, że Mistrzostwo Plus Ligi również dałbym w tej trójce. I powiedziałbym... Mamy Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Tak, ale myślę, że tutaj z reprezentacją, jeśli medal igrzysk, najlepiej oczywiście złoty by się udało, to takie marzenie naprawdę, oczywiście każdy jeden, jaki by nie był, by było super, ale jeśli mówimy o takich marzeniach top, to jest to na pewno to, medal ligi, i uważam, że mistrzostwo jakiegoś kraju poza Polską byłoby super przeżyciem i fajnym dopełnieniem jakiś tam, mam nadzieję, w przyszłości sukcesów, które uda się osiągnąć. Byłoby czymś fajnym, żeby też na innym podwórku coś wygrać, więc taką trójeczkę bym skleił. Przechodząc powoli do końca, Warszawa pokochała siatkówkę. Znów. Bo w tym 2018-2019 roku, kiedy była ówczesna werwa, był ten pik, moim zdaniem. Ja sam osobiście byłem na meczu Ligi Mistrzów przeciwko Perugii w 19 na Torwarze, gdzie po drugiej stronie właśnie między innymi Wilfredo Leon. Dzisiaj gracie na arenie Ursynów, która jest no w prawie każdym meczu pełna, i na Torwarze te większe mecze, i one też są w większości pełne. Czy to daje kopa przysłowowego do dania z siebie więcej? Jasne, że tak, daje dużego, i ja też uważam, jestem zdania, że mieliśmy już okazję grać ten sezon 2021 roku bez kibiców po COVID-zie, takie były zasady. Uważam, że dramatycznie to wyglądało, jeśli chodzi o czucia zawodnika z boiska. Pusta hala, cisza, słychać każdą, no generalnie atmosfera sparingowa jakiegoś towarzyskiego meczu przed sezonem, a tak wyglądała cała liga w tamtym roku i wszystkie rozgrywki też europejskie. Więc ja jestem zdania, że kibice tworzą to widowisko i gramy dla kibiców. Oczywiście każdy ma swoje cele, każdy zawodnik chce osiągnąć jak najwięcej zwycięstw, wygrać trofea, ale uważam, że co najlepszym przykładem był ten sezon 2021. Bez kibiców to wszystko traci urok i daje to potężnego kopa, jeśli jesteśmy w stanie... Oczywiście arena Ursynów jest mniejszą halą niż Torwar sporo, ale jeśli jesteśmy w stanie zapełniać halę, czy na Torwar na przykład, na te mecze z czołówką prawie że pełny, czy pełny z dostawkami, jak było na Rzeszów czy Jastrzębie, czy arena Ursynów na każdy praktycznie ligowy mecz jest pełna, no widać, że ci kibice przychodzą, cieszą się tą grą, kibicują, że ta Warszawa trochę tą siatkówką znowu odżyła. Oczywiście najlepiej byłoby to przypieczętować jakimś sukcesem, więc bo też trzeba tonować trochę nastroje. No na razie nic nie wygraliśmy, gramy super sezon, mega dużo zwycięstw, wicelider ligi na ten moment, ale jeszcze nie wygraliśmy ani żadnego pucharu, ani medalu, więc z chłodną głową trzeba podchodzić, oby zdrówko dopisywało, bo ona ma bardzo duże znaczenie oczywiście w sporcie zawodowym, ale uważam, że jeśli przypielibyśmy na koniec sezonu jedno trofeum przynajmniej, to naprawdę ten głód powinien rosnąć siatkówki w Warszawie i będziemy robić wszystko, żeby tak się stało. Teraz tak trochę na uruchomienie wyobraźni, jakbyś miał się zamienić ze mną rolą i twoim zadaniem byłoby inaczej. Jesteś po meczu
wygranym świeżo meczu i podchodzi do ciebie kibicowski, siatkarski laik. I ma z tą chwilę i mówi: jestem tu po raz pierwszy i nie wiem, czy mi się podobało, nie wiem, czy chcę więcej. I gdybyś ty miał się stać takim ala dziennikarzem i przekonać go do tego, żeby został, to co byś mu powiedział? Myślę, że na pewno duże znaczenie miałby mecz i przebieg tego meczu, jaki oglądał, bo jeśli byłoby to no średnie widowisko albo po prostu z małą liczbą widowiskowych akcji, dużą ilością błędów, to zadanie byłoby trudniejsze. Jeśli sam mecz byłby fenomenalny, ale zakładamy z przedstawionej sytuacji, że nie był jakiś mega giga. Załóżmy, że 3-1 z Jastrzębiem na Torwarze z tego sezonu. Na pewno, no cóż, myślę, że zapytałbym, czy sam mecz się podobał, jeśli stwierdził, że... To jest dobre pytanie ogólnie, bo takiego jeszcze nie miałem, więc tak na szybko myśląc, zapytałbym się, no, czy ten mecz mu się podobał sam w sobie, czy w ogóle siatkówka przypadła do gustu, żeby tak sam siebie w głębi duszy zapytał. Myślę, że wskazałbym, jeśli przykładowo dajesz ten mecz, no to atmosfera na trybunach była kapitalna. Oprawę meczu, myślę, że pełny torwar z dostawkami, czyli z tymi miejscami jeszcze dostawionymi na płycie boiska. Myślę, że zwróciłem uwagę, żeby sobie zerknął dookoła na sucho, jak to wyglądało, jak kapitalnie ludzie się bawili na meczu. Na pewno poleciłbym mu przyjść na mecze o dużą stawkę, czyli w późniejszym etapie sezonu, bo jest to troszeczkę inny rodzaj emocji i że tak powiem, no już gra podwyższonego ryzyka, gdzie każdy błąd waży podwójnie, bo decydują się mecze o duże rzeczy. Każda akcja przybliża bądź oddala od zdobycia, powiedzmy, czy Pucharu Challenge, czy jakiegoś trofeum, więc tu bym mu polecił, bo to jest troszeczkę inny rodzaj jeszcze tych emocji i nawet tej oprawy całej meczowej. Czy coś jeszcze? Nie wiem, no zachęciłbym, żeby krzyczał o fotki, jeśli miałby taką przyjemność, bo zawodnicy raczej chętnie podchodzą. No wiadomo, że każdy jest człowiekiem i różne rzeczy mogą mieć wpływ na humor. Mecz oczywiście, ale sprawy jakieś rodzinne, prywatne, ale generalnie zawodnicy raczej w większości nie stronią, więc jeśli miałby ochotę i przyszedł na mecz, gdzie, no tak jak podaje z Jastrzębskim Węglem chociażby, ma kapitalnych graczy po tamtej czy po naszej też stronie siatki, robić te zdjęcia, no myślę, żeby się na którąś z tych opcji skusił, bardziej, mniej, ale wydaje mi się, że jakby wziął to wszystko pod uwagę, co tutaj wymieniłem, to jednak przyszedłby jeszcze na kolejne spotkania. Myślę, że mnie przekonałeś. Już kończąc, ostatnie pytanie. Co ty byś radził młodym rozgrywającym, młodym adeptom siatkówki, którzy są na etapie młodzika, kadeta, juniorzy już raczej są zdecydowani, wykształceni na siatkówkę i nastawieni na tak, a tym młodszym, młodzikom, juniorom, przepraszam, kadetom, co ty byś im poradził ze swojego miejsca dzisiaj? Przede wszystkim wierzyć w siebie, bo naprawdę ja, patrząc z perspektywy czasu, no mogę taką anegdotkę tu przywołać jeszcze, śmieszną trochę, ale i prawdziwą, jak się później okazało, że jeśli porównamy ją do powiedzenia, że nie można się nigdy poddawać. Na pierwszy trening uczenia się ustawień 6x6, czyli to jest wiek młodzika, gdzie przechodzi się z tej mini siatkówki do tego grania 6x6, jak już później jest w zawodowstwie. Nie mogłem przyjść z powodu jakichś tam obowiązków szkolnych, chyba jakąś poprawkę miałem, jeśli dobrze pamiętam, i po prostu no, nie było opcji przełożyć, była ona w godzinach treningowych, więc musiałem ten trening ominąć, który był bardzo istotny, bo jakby uczyliśmy się od A do Z tych takich podstaw, jakie ustawienie, dlaczego ktoś tu się ustawia i tak dalej, w tym młodym wieku. I tak się zdarzyło, że w tamtym momencie tu w ogóle pozdrowię z tego miejsca Michała Koryckiego, bo byliśmy we dwóch rozgrywającymi. Michał teraz działa dla plażówki bardzo prężnie naszej polskiej. Sam gra, jest medalistą mistrzostw Polski i na tamtym moment dzieliliśmy rozegranie.
Michał wszystko jakby przyjął, nauczył się, szybko złapał i prowadził tą grę, a ja z racji tego, że było nas chyba trzech wtedy rozgrywających, odbijałem na bocznym boisku. No, nie było trudno wyczuć, że no, na razie jestem odstawiony i tak naprawdę można było się łatwo zniechęcić już na samym początku, bo tych szans nie było dużo. Pamiętam, że jakoś szybko był pierwszy turniej, już taki tych pierwszych szóstek i nie do końca nawet pamiętałem te wszystkie ustawienia, bo po prostu się uczyłem na szybko gdzieś tam sam. I pamiętam, że nawet pojechaliśmy na jakiś pierwszy turniej i do końca nie wiedziałem w pewnych ustawieniach, gdzie mam stać, na co mam zwrócić uwagę, żeby nie było błędu, ale jakoś tam się udało, powiedzmy, tych błędów nie popełniać. I tą taką sumienną pracą i od razu takiego zadziora złapałem, że ja udowodnię tu, że nie ma takiej opcji, żebym był odstawiony na bok. Myślę, że sobie wypracowałem najpierw miejsce w pierwszym składzie tam w Młodzikach i stopniowo dalej przebijając się, więc ja bym taką główną rzeczą powiedział, żeby się nie poddawać i wierzyć w siebie, bo łatwo tą wiarę zatracić, szczególnie uważam w dzisiejszym świecie, gdzie no różne wartości są promowane w tym internecie, który jest teraz, no nie ma co się oszukiwać, głównym narzędziem przekazu i nie uważam, że to idzie w dobrą stronę. Wydaje mi się, że jest dużo zachowań i osób promowanych niekoniecznie z najlepszymi wartościami dla młodych i idąc tym śladem, myślę, że raz, że te wartości, a dwa, że no jednak ciężka praca zawsze się obroni. Liczenie na jakiś splendor i nie wiem, liczenie, że na farcie się coś uda zrobić, bo takie osoby są teraz też promowane, które są znane z tego, że są znane, no może to tego powodować, że tego zapału sportowego, siatkarskiego, czy do pracy, czy do naprawdę takiej wiary będzie mniej. I wiara przynosi góry, uważam. I do tego ciężką pracą, czyli takim młodym rozgrywającym odbijanie, jeszcze raz odbijanie. Szczególnie poleciłbym nawet piłki cięższe, czyli nawet do kosza, na wzmocnienie tego odbicia, oczywiście stopniowo, bo w tym wieku młodzika to jeszcze może być troszkę w sumie za dużo, ale wzmacnianie tego odbicia oburącz górnego, czyli palcami. Na początek te dwie rzeczy, wiara w siebie i sumienność, praca na każdym treningu. Oczywiście troszeczkę szczęścia musi w tym wszystkim być, bo to sport, ale te dwie rzeczy, jeśli będą naprawdę spełnione, to jest duża szansa, że się uda zawodowo grać w siatkówkę. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, moim i waszym gościem był Jan Firlej. Dziękuję. Dzięki bardzo. A was zapraszam do odsłuchu następnych odcinków.